serdecznie raz jeszcze. Możemy brawami powitać naszych zawodników. Czyli Kamila Jóźwiaka i Tymoteusza Skupcia. Myślę, że na początku, żeby rozluźnić trochę atmosferę, zdjęcia i autografy, więc zapraszam. Można podchodzić, nie wstydzić się. No, więc tak. Pan kartę też? Zdjęcie chcesz? Zdjęcie? Kamila. Tak? Wszyscy razem żyjemy. Wszyscy dokładnie tak samo. Tak jak Państwo zdążyli zobaczyć, jesteśmy w szatni, akurat nie szatni Lecha, a szatni gości. Więc jak już jesteśmy przy temacie szatni, to może powiecie, koło kogo siedzicie w szatni? Tymek. Ja koło siedzę, dobrze. Nie, ja siedzę koło Kuby Modera i koło Bartka Mrozka akurat, więc młodzi giniemy, że tak powiem. A ja siedzę obok Aleksa Goblinki i obok Michała, także w szkole angielskiej. Dobra, właśnie jak się czujecie w ogóle w zespole? Gdzie jest tyle obcych krajowców w sumie? Jaki jest główny język, z którym się porozumiewacie? To zawsze, żeby się... Nie, Nie wiadomo, że z wieloma zawodnikami porozumiewamy się po angielsku, ale to też nie jest dla nas problem. Uważaliśmy na zajęciach w szkole. Ale też wielu chłopaków mówi po polsku, także to nie jest jakiś problem i dla mnie to też nie jest nowość, bo już jestem tu jakiś czas, także jestem przyzwyczajony, nie wiem jakie ty mówisz. No właśnie dla mnie jest to trochę nowość, no ja się już z tym trochę przyzwyczajam, tak? Jest to już, można powiedzieć, nie jest to dla mnie już problem, z moim angielskim też nie jest źle, więc też jakoś się porozumiewam. Nie, jest dobrze, tam jest dobrze. Trenera rozumiem na treningach, więc, tak. Więc kolegów też. Dobra, a dlaczego akurat takie związana jakaś historia, czy czysty przypadek? Pan Gejm taki dał. Moim przypadku. Również. Czyli po prostu sytuacja losowa. Dokładnie. Dobra, rozumiem. Wiemy, koło siedzicie, a z kim się tak najbardziej trzyma w tym zespole? No myślę, że trzymamy się tutaj ogólnie młodzi zawodnicy razem. I czy ja, Tymek, Robert, Kuba Moder, Bartek Mrozek, żeby sobie tutaj pamiętać teraz. Kuba Serafin, tak. Ale wiadomo, że też drużyna jest zżyta i możemy tak naprawdę porozmawiać z każdym, bo to nie jest żaden problem, wszyscy trzymamy się razem i myślę, że to też widać na boisku, bo każdy za każdego zawsze walczy i myślę, że atmosfera drużyny jest bardzo dobra. Dobra, w takim razie jakie jest wasze największe marzenie związane z Lechem? Oczywiście oprócz mistrzostwa, bo myślę, że to jest takie... Mistrzostwo. Oprócz mistrzostwa. Ja myślę, że chciałbym zagrać z Lechem w europejskich pucharach. Co prawda miałem okazję grać w eliminacjach do Ligi Europy, ale zagrać w Lidze Europy czy w Lidze Mistrzów, bo to na pewno i coś bardzo fajnego dla nas piłkarzy, bardzo duże przeżycie, ale także myślę, że takie widzę. Czy Józka po pierwsze? Dokładnie to same masz. Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie. A jaki wasz wymarzony klub? Taki, no wiadomo, że Lech jest na pierwszym miejscu, ale... Miałby Barcelonę. Nie, Barcelonę. To on wybór? Ja Real Madryt, więc... Ale jednak z Kamilem. Tak, jakoś tak. Nie ma problemu. Nie ma problemu.
tak, ale tu gram tak, można powiedzieć, na podwórku. Wychodziłem już z dziadkiem, tak, z tatą. Dużo grałem codziennie, spędzałem czas na boiskach, właśnie na boiskach tam przy arenie, więc to właśnie gdzieś tutaj te rejony. Dlaczego Lech? No, urodziłem się w Poznaniu, od małego kibicowałem Lechowi, tata też kibicował Lechowi, więc tylko tam mogłem zaczynać swoją przygodę, nigdzie indziej. A z Zielona Góra, dlaczego akurat Lech Poznań? No nie ma co ukrywać, że też zawsze kibicowałem Lechowi i to też było moje marzenie. Wiadomo, że gdy grałem jeszcze w Zielonej Górze, wcześniej z Mączynku, to nie było to dla mnie takie, wydawało się takie mega odległe marzenie. Ale cóż, no zostałem zauważony przez Lecha w wieku 13 lat na turnieju i dostałem szansę sprawdzenia się. I co, no przyjechałem na testy, byłem tydzień, zostałem i tak już jestem, już praktycznie to jest siódmy albo szósty rok tutaj. No i wiem, że kilka moich marzeń się tutaj spełniło, bo gdy przychodziłem do Lecha, to nawet nie myślałem o tym, żeby zagrać tutaj, tylko żeby na początku przebić się w swojej drużynie, żeby tam się wyróżniać i zawsze tak krok po kroku to przychodziło, a z każdym następnym rokiem coraz większe cele, coraz większe ambicje i co, i naprawdę cieszę się, i że tutaj jestem i że tutaj gram. Działo się wszystko szybko, tak? Można powiedzieć, że siedziałem cały mecz na ławce i nawet nie byłem się rozgrzewać z boku. Dopiero później po strzelonej bramce na 2-0 dostałem sygnał od trenera, że mam iść się grzać. No, trochę się z tego ucieszyłem, tak? Wiadomo, no już wiedziałem, można powiedzieć, co się szykuje. No wszedłem na te kilka minut, wiadomo, cieszyło zwycięstwo, bo to był dla nas, można powiedzieć, ciężki okres, tak? To było jeszcze nie w takiej formie, jakiej jesteśmy teraz. No i można powiedzieć, że ten debiut był dla mnie pozytywny. A miałeś jakiś kontakt z piłką? Miałem. Akurat miałem, pamiętam, dosyć, można powiedzieć, że szybko taki z piłką miałem. Tak? I jeszcze miałem sytuację na przedpolu, gdzie przyjmowałem, choć mogłem uderzać i taki lekki niedosyt, można powiedzieć, z tego debiutu. Ale tak. Macie w ogóle jakichś zawodników u nas w zespole, których jakoś szczególnie podpatrujecie? Szczególnie tych, którzy oczywiście grają na waszych pozycjach? No jeśli chodzi o mnie... No, dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, to ja dużo podpatruję i Mariusz i Tuma, ale też Macieja Makuszewskiego, który też zawsze służy dla mnie cenną radą, bo wcześniej, nawet przed kontuzją, nawet gdy tutaj zaczynaliśmy swoją przygodę, gdy on przed za trenera Urbana chyba, to już wtedy od początku był taki nastawiony tutaj pozytywnie do młodych piłkarzy, dużo nam pomagał, tym bardziej, że ja gram na jego pozycji, także też dużo mi tutaj podpowiadał, a gdy jeszcze złapał kontuzję, to też wierzył, że ja tu mogę za niego dużo pomóc temu klubowi i bardzo we mnie wierzy, także też jestem mu bardzo wdzięczny, bo wiele cennych rad od niego dostaję. No, od każdego tak czerpię coś po trochu. No, każdy z nas, pomimo tego, że jesteśmy skrzydłowymi, to każdy z nas ma coś innego, lepszego. Tak? Jeden jest szybszy, jeden ma lepszą grę w obronie, jeden ma lepszą grę jeden na jeden. Od każdego czerpię coś po trochu i no, w głównej mierze no, patrzę też na siebie, też, ale no, też na zawodników z tego top. Tak? Nie ma lepszej niż Lech, więc... Znaczy, ja kibicuję w Barcelonie, to od razu mogę powiedzieć, że jestem za Leo Messi, także to jest mój idol i zawsze staram się coś podpatrzeć u niego, co jest na pewno bardzo ciężkie, ale jest wielu piłkarzy. Ja tak jak Tymek, oglądamy teraz wiele spotkań i analizujemy grę wszystkich zawodników w światowym topie, tak ostatnio w Salach też na naszej pozycji robi rzeczy niesamowite, także myślę, że od każdego z nich można się czegoś nauczyć. Może mamy takie zadanie z angielskiego. No to dajcie mi ten kap angielski. Dawaj, zobaczymy, czy wam powiem. Domery, why did you choose to be a footballer? Ty masz Kamil. Nie, ty jesteś bardzo doświadczony. Nie no, zapytał się ciebie. Nic, no... Dlaczego zostałeś piłkarzem? Ja nawet nie słyszałem, co mówię. Ale teraz... Po angielsku, tak? Tak. No, ale po polsku. Dobra, może powiem po polsku. Nie! Dlaczego zostałem piłkarzem? Because. Nie
Nie no, nic. Ponieważ to lubię. Jesteście bardzo młody wieku. Jak wam się w ogóle udawało, czy udaje łączyć naukę z treningami? Bo za tobą matura? Tak jest, zdałem. Gratuluję. Przed tobą? Ale to spokojnie, ja jestem przed maturą. No nie, to dobrze. Na spokojnie. Przed maturą akurat teraz byłem na lekcji polskiego właśnie przed tym spotkaniem. No jak się udaje mi to godzić? No to jest o wiele więcej czasu, tak, niż na przykład porównując w rąk i tam wszystko. Można powiedzieć, jesteśmy koszarowani w jednym miejscu, szkołę mamy koło siebie, tak, internet, wszystko i tam jest trochę mniej tego czasu, bo tych zajęć mamy strasznie dużo i tego czasu dla siebie nie mamy zbytnio. No to jest kompletnie inna sytuacja, tak? Ja się z nauczycielami można powiedzieć, dogaduję w ten sposób, że no to jest na takiej zasadzie, że to są lekcje indywidualne, czy to przez Skype'a, czy to umawiam się do nauczyciela do domu, czy też mam lekcje w szkole. No ja to jakoś godzę, no każdy kto był przede mną to godził, bo godził to też Kamil, zdał maturę, widać pozytywnie, więc ja dziękuję, się postaram pójść jego drogą. Znaczy no jeśli chodzi o mnie, to ja na pewno dobrze wspominam ten czas tutaj, już gdy już byłem w pierwszym zespole i uczęszczałem tutaj do szkoły, bo też jestem naprawdę bardzo wdzięczny nauczycielom, bo naprawdę tutaj bardzo nam pomagali i też właśnie jeśli chodzi nawet o te lekcje, bo wiadomo, że uczniowie normalnie chodzą od rana i mają ileś tych lekcji, a naprawdę nam pomagano i te lekcje były robione w tym czasie, kiedy nam naprawdę pasowało i też, że mieliśmy te zajęcia indywidualnie, to też było bardzo ważne, bo mieliśmy, nie ukrywamy, sporo zaległości i też no nie było to takie oczywiste, że każdemu z nas uda się zdać maturę, ale bynajmniej w moim roczniku mi i Robertowi się udało, także jesteśmy zadowoleni i cieszymy się i dziękujemy naszym nauczycielom, jeśli oglądają to. Pozdrawiamy. How does playing football influence the footballer's health? No każdy, jeśli chodzi o to, że jeśli jak aktywność, czyli w sensie, że uprawianie sportu wpływa na zdrowie, chyba tak z tego, co tam zrozumiałem, bo nie słyszałem do końca, no to każda aktywność fizyczna wpływa dobrze i czy granie w piłkę, czy każdy inny sport jest na pewno bardzo ważny, bo wtedy człowiek się rozwija i też czuje się lepiej w swoim ciele i myślę, że też samopoczucie jest lepsze. Myślę, że uprawianie sportu ogólnie wpływa na każdego człowieka bardzo dobrze. Naszym zawodnikom. My też bardzo dziękujemy wszystkim. Dziękuję.